No właśnie, Senat. Co tam się może wydarzyć, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, jak to głosowanie może przebiegać? O tym między innymi już teraz porozmawiam z moim gościem, Jan Maria Jackowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, panie senatorze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Jak pan ocenia wczorajsze wystąpienie i komentarz marszałka Senatu, jeżeli chodzi właśnie o najbliższe plany, jeżeli chodzi o pracę nad właśnie Krajowym Planem Odbudowy, no bo już wiemy, że na najbliższym posiedzeniu Senatu ten temat nie będzie podjęty, no ale marszałek mówi, że wszystko w terminie, tak jak zgodnie z planem ma być, tak będzie, więc tutaj nie będzie żadnych absolutnie przesunięć, co nie zmienia faktu, że ta ratyfikacja i ten plan odbudowy wymaga dyskusji szerszej. Zgadzam się absolutnie, że ten plan wymaga szerszej dyskusji. Uważam, że to, co zrobiono w Sejmie, to trochę przypominało Sejm Niemiec z 1 lutego 1717 roku. Był to jednodniowy Sejm, gdzie posłów nie dopuszczono do głosu. Ja już nie chcę mówić o uwarunkowaniach tamtego Sejmu. Nie chcę wracać do historii, choć jestem historykiem z wykształcenia. Ale uważam, że przy tak ważnej ustawie, mimo że jestem senatorem Prawa i Sprawiedliwości, uważam, że przy tak ważnej ustawie, która z jednej strony przekazuje część suwerenności władz Rzeczypospolitej do organizacji międzynarodowej, z drugiej wiąże się z zaciągnięciem ogromnych zobowiązań finansowych, jakie państwo polskie będzie ponosić, bo to nie jest tak, że to jest darmowy lunch i za darmo dostajemy pieniądze. Będziemy to spłacać do 2058 roku. Powinna odbyć się rzeczowa, merytoryczna, poważna dyskusja i Senat jest akurat taką przestrzenią do odbycia takiej dyskusji. Ja nie poparłem wniosku grupy senatorów, którzy domagali się, aby tę ratyfikację przeprowadzić na najbliższym planowanym posiedzeniu, a więc w przyszłym tygodniu, ponieważ mamy bardzo wiele punktów i uważam, że akurat ta sprawa powinna być przedmiotem wnikliwej analizy, też od strony budżetu państwa, ale też w kwestii traktatowych, formalno-prawnych. Tu polski parlament powinien z powagą podejść do tak poważnego dokumentu, ponieważ mamy do czynienia z mechanizmem, który w gruncie rzeczy przekazuje możliwość nakładania na Polskę podatków przez Komisję Europejską i z mechanizmem uwspólnotowienia długu, który to mechanizm wymaga szczegółowego omówienia, jak te kwestie szczegółowo będą wyglądały. Oczywiście te pieniądze, które są w całym tym planie odbudowy, jak również tej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027, a więc te 770 miliardów, Polsce jest jak najbardziej potrzebne. Natomiast trzeba zapoznać się szczegółami, na jakich zasadach ściśle te środki będą do Polski trafiały. I szczególnie w aspekcie tego planu odbudowy, no bo to jest główna kwestia, która dotyczy tej ratyfikacji. Możemy się spodziewać, że Senat zajmie się poprawkami Koalicji Obywatelskiej, które w Sejmie przepadło, więc pewnie senatorowie będą chcieli się nad nimi pochylić. Czy jeżeli takie się pojawią, zagłosuje pan za nimi, czy ta wersja, która została przyjęta przez Sejm, według pana jest tą ostateczną i najlepszą? No, ja będę oczywiście aktywnie uczestniczył w tej debacie. Na pewno będą cały szereg ekspertyz, których w Sejmie zabrakło. Na pewno będzie wnikliwa dyskusja podczas posiedzeń komisji. Ja osobiście też uważam, i to muszę zrobić takie zastrzeżenie w naszej rozmowie, że Prawo i Sprawiedliwość odeszło od swojego programu, ponieważ myśmy w programie mieli zapisane, że opowiadamy się za koncepcją Europy ojczyzn, i jesteśmy przeciwni federalizacji, czyli tworzeniu takiego jakby superpaństwa europejskiego jako formuły na funkcjonowanie Unii Europejskiej i jej ewolucję w tym kierunku. A tu, przyjmując ten mechanizm, de facto mamy krok milowy na tej drodze.
Więc to też wymaga starannych analiz, bo ja nie przypominam sobie, żeby Prawo i Sprawiedliwość zmieniło swój program w tym zakresie, czy ogłosiło, że rewiduje ten program w tym zakresie, ponieważ na przykład uznaje, że w warunkach globalizacji no jest to jedyny kierunek, jest to dominujący i trudno przeciwstawiać się temu kierunkowi. No ale to trzeba wtedy uczciwie powiedzieć wyborcom, a nie z jednej strony mrugać do elektoratu, mówić, że nie oddamy guzika, jesteśmy za suwerennością, będziemy bronić podmiotowości Polski, a w drugiej strony zgadzać się na mechanizmy, które odbierają tę podmiotowość, czy ograniczają tę podmiotowość Polsce. Także tutaj ta dyskusja będzie długa. Ja tutaj osobiście chciałbym znać szczegółowe ekspertyzy, czy wprowadzenie, bo zazwyczaj, pani redaktor, ustawa ratyfikacyjna to jest jednozdaniowa w gruncie rzeczy, ponieważ zawiera się w konkluzja takiej ustawy w takim stwierdzeniu, że parlament wyraża zgodę, żeby prezydent ratyfikował daną sprawę, czyli w tym wypadku ten mechanizm, na podstawie którego może nastąpić uwspólnotowienie długu. Tak? I to jest, i zazwyczaj się nie wpisuje warunków do tego typu ustawy, ponieważ ona ma jakby, to jest pozwolenie przez parlament panu prezydentowi do ratyfikacji, czyli uznania tej ustawy, czy tego rozwiązania za rozwiązanie, które wchodzi do polskiego systemu prawnego, jest normą traktatową i zobowiązuje Polskę do jej przestrzegania i do stosowania się do jej zapisów i korzystania również z tych dobrodziejstw, tych zapisów. Także tutaj będę ciekaw, jakie będą szczegółowe analizy prawne w tym zakresie. Jak pan ocenia zachowanie Solidarnej Polski? No wiedzieliśmy już oczywiście wcześniej, że będą głosować przeciwko ratyfikacji i tak się oczywiście stało. Dość charakterystyczne, że Zbigniew Ziobro podczas debaty, o ile można tak powiedzieć, w Sejmie nad ratyfikacją dopuszczony do głosu nie dał. Wczoraj czytałam komentarze na ten temat. No i niektórzy mówią, że tak zdecydowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Sam Zbigniew Ziobro, pozwolę sobie zacytować, powiedział wczoraj, że nie było nam dane zaprezentować argumentów na sali posiedzeń. Rodzi się pytanie, czy zablokowanie wystąpienia ministra nie jest bardziej wymowne niż moje nawet 15-minutowe wystąpienie i czy nie mówi więcej o sile naszych argumentów. Niewątpliwie pan minister Ziobro ma rację, jeżeli chodzi o regulamin Sejmu, a przecież jestem byłym też posłem i znam trochę ten regulamin, to minister konstytucyjny ma w każdym punkcie debaty możliwość i może poprosić o zabranie głosu i marszałek powinien udzielić tego głosu ministrowi, przedstawicielowi rządu czy ministrowi konstytucyjnemu, który może nie być w danej sprawie akurat przedstawicielem rządu, ale zechce zabrać głos. I takie sytuacje mają właściwie miejsce na każdym posiedzeniu Sejmu. Uniemożliwienie tego pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie chyba sprawę, że te argumenty, których używa pan minister Ziobro, ja nie jestem członkiem ani Solidarnej Polski, ani Porozumienia Jarosława Gowina, ani Prawa i Sprawiedliwości. Jestem senatorem zrzeszonym w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, ale jestem bezpartyjny. Ale muszę powiedzieć, że tutaj akurat Zbigniew Ziobro, jeżeli chodzi o swoją argumentację, ma 200% racji, dlatego że niewątpliwie to, co zaszło, ta ratyfikacja i ten mechanizm, który został wprowadzony, no jest sprzeczny z naszym programem. Mało tego, przecież pamiętajmy, że te kwestie zostały powiązane z praworządnością i czekamy w tej chwili na wyrok Europejskiego Trybunału Solidarności, bo Sprawiedliwości, bo był przecież wniosek polskiego rządu, czy ten mechanizm połączenia pieniądze za praworządność jest zgodny z traktatami, czy nie. No czekamy na rozstrzygnięcie, ale to zostało podjęte właśnie na tym szczycie lipcowym i ten mechanizm, który uznał za niezgodny z traktatami, które do tej pory są, pan minister Ziobro to podnosił przecież w przestrzeni publicznej, mówię tutaj od razu w lipcu, także to nie jest jakaś sytuacja zupełnie nowa. I po drugie, na szczycie z kolei w grudniu
2020 roku, podjęto drugą, kto wie, czy nie jeszcze bardziej istotną decyzję z punktu widzenia gospodarki polskiej, mianowicie zgodę na podwyższenie tak zwanych celów klimatycznych do 55%, 40% do 55% do roku 2030. To oznacza ogromną dekarbonizację Polski i transformację polskiej energetyki. I sam rząd w swoim dokumencie na ten temat stwierdził, czy wyliczył koszty tej transformacji do roku 2040 na 1 600 000 000 000 zł. Wiemy, że w tej chwili ceny energii rosną, ceny ciepła rosną, ceny tych emisji CO2 przekroczyły już tą magiczną barierę 50 euro i będą nadal rosły. Co to oznacza dla kieszeni Polaków i dla polskiej gospodarki, która będzie mniej konkurencyjna, jak energia w Polsce będzie droga? No to mniej więcej wiadomo. I na te sprawy zwracał uwagę pan minister Ziobro, przypominając też w tym zakresie program PiS-u, bo przecież PiS mówił, że wypowie w ogóle te cele klimatyczne na 2014 roku. Krytykował poprzedników, że się zgodzili na wprowadzenie tych ograniczeń w emisji CO2, a sam premier Morawiecki tutaj no, przelicytował, można powiedzieć, naszych poprzedników w tym zakresie. Więc tutaj pan minister Ziobro nie jest bez argumentów takich merytorycznych. Ja wiem, że można lubić, nie lubić, cenić, nie cenić pana ministra Ziobry i jego aktywności politycznej, ale akurat w tym zakresie no, ma rację. Czyli panie senatorze, skoro mówi pan, że Zbigniew Ziobro ma 200% racji w kwestii, o której rozmawiamy, to jest panu bliżej do Solidarnej Polski niż do Prawa i Sprawiedliwości? Nie, ja jestem bezpartyjny, ja jestem ekspertem, jestem też analitykiem politycznym, autorem kilkunastu książek. I tutaj to nie chodzi o to, czy mi jest bliżej do którejś formacji, czy nie. Ja staram się po prostu w swoich wypowiedziach, w swoich komentarzach, no jednak zwracać uwagę na to, co być może ucieka uwadze opinii publicznej czy niektórym politykom. Także tutaj ja bym nie podjął deklaracji, że mi jest bliżej, dalej i tak dalej. Ja świadomie nie jestem członkiem żadnej partii. To mi daje też pewne poczucie możliwości również wypowiadania się pewnej suwerenności z moimi poglądami. To jeszcze na koniec króciutko. W takim razie, jak będzie w Senacie głosowanie za Krajowym Planem Odbudowy, zagłosuje pan na tak czy na nie? Ja nie poprę tego planu, to mogę zadeklarować, zresztą to już publicznie zadeklarowałem. Natomiast jak szczegółowo będę głosował, no to już będę, to w moim wystąpieniu w Senacie uzasadnię i przedstawię. A w tej chwili jest to przedwcześnie, żebym na ten temat się wypowiedział. Poczekajmy, bo prawdopodobnie to posiedzenie Senatu będzie gdzieś w granicach 28 maja. Myślę, że do tego czasu będą liczne informacje. Będzie też jakaś dyskusja w Polsce na ten temat i po prostu poczekajmy ze spokojem na rozwój wydarzeń. Bardzo dziękuję za komentarz i za rozmowę. Jan Maria Jackowski był razem z nami. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.